halo, jest tutaj ktoś? Halo, no jak to? Wybrałam się do stadniny koni, a tutaj nikogo nie ma? Halo, halo, chciałabym pojeździć na koniu. O, słyszę, że chyba już Jessie przyszła do naszej stadniny. A ciekawe, czy się zdziwi, że ja tutaj jestem. Chelsea, chodź tutaj szybko, Chelsea. O, księżniczka Zosia? Ojejku, jak ty pięknie wyglądasz. Ale ty tutaj przy koniach? Jak to możliwe? Co ty tutaj robisz? Przyszłaś tak samo jak ja, żeby poznać jakiegoś ładnego konika i na nim pojeździć? Wiesz co? Ja tak samo jak ty kocham konie. U siebie w królestwie też mam jednego, takiego pięknego, białego. Tutaj czasami przychodzę, aby pomóc przy koniach, wyczesać je, nakarmić, wyprowadzić, aby sobie trochę pochodziły. A ty co? Chciałabyś pojeździć na koniu, tak? Wiesz co, Zosiu? Bo ty to już potrafisz jeździć konno, a ja to jeszcze nigdy tego nie robiłam. Dzisiaj będzie mój pierwszy raz, ale mam nadzieję, że bardzo szybko się tego nauczę. Ojejku! Jeżeli to jest twój pierwszy raz, no to musisz być bardzo ostrożna. Wiesz co? Zaraz przyprowadzę ci takiego ładnego i bardzo spokojnego konia. Oto ten koń. Spójrz, Chelsea. Czyż ona nie jest piękna? Nazywa się Gwiazdka. Ojejku, ten kuc jest uroczy. No co ty? Taki mały konik, kucyk? Ja to myślałam, że od razu wsiądę na takiego wielkiego konia. Łe, ale szkoda, przecież on jest niewiele większy ode mnie. Chelsea, no przestań marudzić. Na początku musisz się troszeczkę oswoić z koniem, poznać go, no i wiesz, na przykład uczesać mu grzywę. Ale później, jak dorośniesz i będziesz troszeczkę większa, to na pewno dosiądziesz większego konia. No to skoro mam się zapoznać z tym pięknym konikiem, to na początek wyczeszę jej grzywę. Ojejku, jakie te włosy są delikatne, naprawdę bardzo milutkie i takie bardzo lśniące. O, i z tyłu jeszcze ogon, to też jest bardzo ważne. Spójrzcie tylko na to, mamy podobny kolor włosów. O, jeszcze tu na dole wyczeszę, no i chyba już gotowe. Chelsea, świetnie ci poszło, naprawdę idealnie obchodzisz się z małym konikiem. Myślę, że Gwiazdka cię bardzo polubiła. Spójrz tylko, jak się do ciebie przytula. No widzę właśnie i powiem ci, że ja też bym mogła ją przytulać cały dzień. Jejku, jaka ona jest piękna, a jakie ma duże zielone oczy, tak samo prawie jak ja. Ojejku, jesteś taka śliczna, już nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła wsiąść na twoje siodło i pojechać hen daleko. Spokojnie, Chelsea, zaraz dosiądziesz tego pięknego konika, tylko pamiętaj, musisz być bardzo delikatna i ostrożna. Zosiu, Zosiu, spójrz na mnie, już jestem gotowa do pierwszej jazdy. Spójrz, czyż nie wyglądam profesjonalnie? Ojejku, już nie mogę się doczekać. No to teraz spokojnie, możesz dosiąść konia, tylko bądź bardzo delikatna, żeby nasza Gwiazdka się nie przestraszyła. To też jest jej pierwszy raz. Nigdy wcześniej nikogo nie woziła, ale widzę, że cię polubiła, więc chyba nie będzie problemu. Ojejku, ale ciężko jest mi tutaj wsiąść, nie mogę tak wysoko nogi podnieść. Oj, ale muszę dać radę. W końcu jestem urodzoną dżokejką. Dam radę, zaraz będę siedziała na siodle.
Zosiu, spójrz, już siedzę na tym pięknym koniku. Zosiu, zobacz, jak ja ładnie wyglądam. Ojejku, żeby tylko teraz gwiazdka nie zaczęła galopować, żebym tylko ja nie spadła. Chelsea, nie bój się, spokojnie. Gwiazdka jest bardzo uspokojona i chyba się cieszy, że może z tobą teraz pojeździć. Słuchaj, trzymaj się mocno i gwiazdka na pewno zaraz zacznie się poruszać. Dalej, wio koniku, wio! No, gwiazdka, dalej ruszajmy, wio, wio! Oj, gwiazdka, no rusz się, proszę cię bardzo. O! Chyba już zaczynamy naszą małą przejażdżkę. A co tu tak wolno? Dalej, gwiazdka, szybciej, szybciej! Chelsea, nie poganiaj gwiazdki jak na pierwszy raz. Wystarczy taka spokojna, powolna przejażdżka. Oj, nie przeginaj, nie przeginaj. Myślę, że z każdą kolejną lekcją będziesz mogła jeździć coraz szybciej. No dobrze, dobrze, rozumiem. Ale miło jest tak jeździć konno. Ojejku, gwiazdka, ty jesteś taka piękna. Wiesz co? Myślę, że idealnie do siebie pasujemy. Od dzisiaj będziesz moim ukochanym konikiem. Oj, gwiazdka, kocham cię. I chodź tutaj na dół już, zejdź z konika. Jak na pierwszą lekcję, to już wystarczy. Spokojnie, codziennie będzie coraz więcej. A poza tym, to nie możemy przemęczyć naszego małego konika. Masz rację, masz rację. Już schodzę. Oj, ja też bym nie chciała, żeby gwiazdka się zmęczyła. Oj, gwiazdko, dziękuję ci bardzo za dzisiejszy dzień. No i do zobaczenia następnym razem. Zosiu, a powiedz mi, bo gwiazdka już poszła chyba odpocząć, a wy macie tutaj więcej koników? A pokazałabyś mi je? Proszę, proszę, Zosiu. No dobrze, Chelsea, za to, że byłaś dzisiaj taka dzielna i tak wspaniale zajmowałaś się gwiazdką, wyczesałaś ją, no i byłaś taka spokojna, to chodź, zabiorę cię w pewne miejsce i tam pokażę ci takie specjalne kucyki, trochę magiczne i troszeczkę zaczarowane, nie z tego świata. Ojejku, naprawdę, Zosiu? O, ja chcę to koniecznie zobaczyć. Proszę, proszę, szybko zaprowadź mnie tam. Chelsea, spójrz, oto one. Piękne, kolorowe kucyki pony. Tak, tak, pewnie się dziwisz, ale one tutaj też czasami zaglądają. Opiekuję się nimi troszeczkę. Spójrz, jakie one są piękne. Ojejku, Zosiu, no nie wierzę. Spotkałam prawdziwe kucyki pony. Rarity, Applejack, Fluttershy. Nie, nie mogę w to uwierzyć, jakbym była w jakimś śnie. Dzięki wielkie, Zosiu. Jesteś naprawdę prawdziwą przyjaciółką. Chelsea, bez problemu. Wydajesz się być bardzo rozsądną małą dziewczynką, dlatego cię tutaj przyprowadziłam. Następnym razem też tutaj przyjdziemy i pobawimy się z kucykami, ale teraz musisz troszeczkę odpocząć i przygotować się do kolejnej lekcji. Hej, hej, kochani, a wy lubicie konie? Jaki jest wasz ulubiony kucyk pony? A może tak jak Chelsea i jeździliście kiedyś konno? Napiszcie na dole w komentarzu. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie i do usłyszenia. Pa, pa!